No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w ostatnim odcinku, jeżeli chodzi o czwarty ladder w Diablo 2 Resurrected. W ostatnim, ponieważ w tym odcinku postawię ocenę i to będzie szybki, krótki i na temat odcineczek. Skończyłem ladder na levelu 77. Praktycznie w ogóle nie grałem na tym ladderze, coś tam troszeczkę pobiegałem tym paladynem i tyle. Później Diablo 4 weszło. I to Diablo 4 spowodowało, że przestałem grać w Diablo 2 tak naprawdę, w głównej mierze. Ale na Diablo 4 się bardzo mocno zawiodłem na twórcach, jak i na samym Blizzardzie, jak i na Diablo 4 jestem mocno, ale to mocno zawiedziony, ponieważ jak bardzo nie lubię Diablo 3, tak uważam, że Diablo 3 jest lepsze od Diablo 4. Tak, uważam, że Diablo 3 jest lepsze od Diablo 4, przynajmniej na ten moment. I nie wiem, czy to się kiedykolwiek zmieni. Więc no tak to wygląda, co nie? Jakbym był graczem Diablo 3, wolałbym i bawiłbym się lepiej w D3 niż w D4. A że jestem graczem D2, no to o wiele lepiej się bawię w D2. No i poświęciłem trochę Diablo 2 na Diablo 4. Spędziłem tam ponad miesiąc grania, ale nie dałem rady później. I już długi czas nie gram w D4, ale pomijając to, no to właśnie przez to między innymi właśnie przestałem grać w Diablo 2. Do tego były też inne premiery. A w tym ladderze totalnie nic się nie działo, Blizzard praktycznie nic do tego laddera specjalnego nie dodał. Nic się na tym ladderze nie działo, nic nowego, praktycznie nic specjalnego nie było na tym ladderze. I tyle, nie? Jeżeli chodzi o drop, to nic nadzwyczajnego też, praktycznie nic. Głębia świtu, jak widzicie, tutaj mamy jakiś amulecik żółty. Możecie się spauzować, jak jesteście zainteresowani jakimś itemkiem tutaj. No, po prostu mam same rary Tal Edha, prawda? Przysięgę Starożytnych, Duszka i oczywiście Hammerdin. I tyle, co nie, moja pierwsza zakładka wygląda tak, że mam same gemy i amuleciki, w drugiej mam runki Uma i Elda. Um to jest praktycznie moja najwyższa runka. W trzeciej zakładce mam tu jakieś itemki, o proszę bardzo, tutaj wykraftowane rękawiczki, no i w czwartym tutaj pod crafting coś tam działałem, ale mi się odechciało, więc no generalnie jest lipa, co nie? Jeżeli chodzi o ladder, to szczerze oceniam go na 5 na 10, oficjalnie 5 na 10. Dlaczego tak nisko? Ponieważ to jest taka normalna ocena, to jest 5 na 10, to jest dla mnie takie ani dobre, ani tragiczne, po prostu takie sobie, takie mech, takie do zapomnienia. Nic, totalnie nic się nie działo na tym ladderze, więc lipa totalna. I tyle, ale już się doczekać nie mogę piątego ladderka, ponieważ na piątym mam już pewne plany, mam grube plany co do piątego laddera. Spodziewajcie się niedługo filmu na temat tego, ponieważ zrobię zerowy odcinek na temat laddera piątego niedługo, co i jak planuję i tak dalej. A tym samym się z wami żegnam i od razu zadam wam pytanie, jak wy się bawiliście na tym ladderze, co wam się udało zdobyć, czy w ogóle graliście na tym ladderze, a jeżeli tak, to jak dużo? No i tyle, co nie? Po prostu opiszcie swoją sytuację na temat czwartego laddera i tyle. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego odcinka na moim kanale, ludziska. Chaos!